Bez odpowiedzi pozostawiam z mojej strony radio Tok FM Euro Conchita Extra. Proszę Państwa, walka z pedofilią w kościele. Przekaz, który płynie z tych ostatnich bezprecedensowych wydarzeń. Ja wiem, że tutaj rzeczywiście nie można przytoczyć ruchu, które przypominam do tego rodzaju działania ze strony Watykanu wcześniej, no bo rzeczywiście mimo tego, że strony pedofilskie ciągną się od wielu lat i Watykan Kościoła Katolickiego to przecież nie ma takiego działania wobec pedofilii, ale to prawda. Zastosowanie ruchu w państwie watykańskim jakiś czas temu w odniesieniu do kamerdynera papieża Benedykta XVI, natomiast nie było takiego przypadku od momentu powstania państwa watykańskiego w 1929 roku w odniesieniu do hierarchy, do duchownego, arcybiskupa, jeszcze byłego nuncjusza, więc osoby wysoko postawione. Czyli można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie degradacja. Tak. Wszystko zmierza do tego, żeby nastąpiła degradacja Wesołowskiego w ramach hierarchii kościelnej. Zapadł wyrok sądu kanonicznego o usunięcie go ze stanu kapłańskiego. Proszę pamiętać, że ten człowiek ma 66 lat. Nie zna żadnego innego zawodu jak zawód duchownego. Niczego innego prawdopodobnie nie umiano, być może coś sobie odłożył na ciężką chwilę, ale po usunięciu ze stanu kapłańskiego nie jest bezrobotny. Nie jest bezrobotny i przypuszczam, że to jeszcze mi to wszystko na pewno przyczyniło się i przyczyni do pogorszenia jego stanu zdrowia, więc nie zazdroszczę. Gdy się zastanawiamy nad tym, co się wcześniej działo w tej sprawie, no to mamy ten słynny przypadek zdjęcia, które został tak precyzyjnie wyretuszowany. Zdjęcia właśnie opublikowanego bodajże na jednej ze stron internetowych Watykańskich. Myśli. Watykan ma wiele tajemnic, jeszcze nie o jednej aferze posłuszymy. Wydaje się, że jednak wola papieża w przypadku Wesołowskiego jest decydująca. Papież jest zdeterminowany tą sprawę rozstrzygnąć pokazowo. To będzie w jakiejś mierze proces pokazowy. Zarazem widać to, że Watykan nie chce tracić kontroli nad biegiem. Stąd też nie podjęcie współpracy w sprawie Wesołowskiego ani z Dominikanem, ani z Polską. To wszystko Watykan chce rozegrać na swoim terytorium. Mieć nad tym pełną kontrolę. A jak pan ocenia ten ruch? Znaczy to, że oni chcą to rozegrać we własnym gronie. Kiedyś mi się wydawało, no mam, mogę pokusić się jedynie o hipotezę. Być może jest obawa, że Wesołowski może swoimi zeznaniami wskazać, iż miał protektorów, miał kontratów w procederze pedofilskim. Być może tego Watykan się obawia. Chcę ograniczyć ewentualne zgorszenie do tego pojedynczego człowieka. Myślę, że ja przede wszystkim stawiam taką hipotezę, że jeśli już to się rozlało, no cóż, tego już się nie da cofnąć. Dowody są ewidentne w postaci nagrań filmowych. Natomiast być może jest jeszcze jakieś drugie dno tej sprawy. Być może Wesołowski odwrażał się, że ujawnił protektorów, współuczestników tego procederu pedofilskiego na szczeblu hierarchii Stolicy Apostolskiej. I Stolica Apostolska w związku z tym nie zależy na rozszerzaniu kręgu oskarżonych. Mogłoby to przynieść jeszcze więcej szkody wizerunkowi kościoła. To jest moje przypuszczenie. Czyli rozumiem, że nawet jeżeli on nie miał protektorów, czy nie, no to i tak mogłoby się okazać, że Parosik wiedziało, bądź domyślało się, że do takich praktyk nie będzie. Powiem, jak
jako we własnym imieniu. Nie może. Nie wydaje mi się, żeby mógł funkcjonować w Muncie. Przez tyle lat, które oddaje się tego rodzaju procedurowi, wychodzi poza obręb placówki dyplomatycznej, szuka partnerów wśród chłopców, żeby w instytucji tak scentralizowanej, praktykującej również zwykłe donosicielstwo, jakim jest Kościół, podejrzenia, pogłoski, nie funkcjonowały wcześniej. Tymczasem Wesołowskiemu nic się złego nie działo. Wesołowski był przenoszony z placówki dyplomatycznej na placówkę dyplomatyczną. Został arcybiskupem, wyżej kosztował już tylko kardynałowie, czyli księżęta kościoła, więc to jest bardzo wysoka pozycja. I ja uważam też, że papież w ogóle w swoich planach dotyczących naprawy kościoła, naprawy duchowieństwa, jest w jakiejś mierze zapewne moderowany przez konserwatywną opozycję. Mówi się o takiej opozycji, między innymi jeden z liderów miałby być obecny prezes Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Murek. Bycie papież jest, co prawda, głową kościoła, ma teoretycznie rzecz biorąc władzę absolutną, może bardzo wiele, ale praktyka pokazuje, że papież musi posługiwać się swoimi funkcjonariuszami, bo i tutaj już mogą pojawiać się opory materii. Nie może. Tak samo jeśli chodzi o Państwo Watykańskie, bo Państwo Watykańskie też jest monarchią. Czyli pedofilia w kościele, no a tu jesteśmy w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce, a i tutaj ani prawosławnych nie ma, ani mormonów, ani ewangelików, dlatego jest napięcie takie, są nerwowi wyznawcy papieża Matki Boskiej, wściekają się, podle się gapią, no bo wszystkie te śmieci wychodzą, pedofili w kościele.